W miejskim raporcie za 22 rok na próżno szukać najaktualniejszych informacji o stanie zdrowia mieszkańców miasta. Jak wyjaśniają autorzy dokumentu, dane obejmujące 2022 rok pojawią się dopiero za kilka tygodni, dlatego te zawarte w raporcie w zasadzie podsumowują zdrowie Suwałczan według stanu za rok 2021. Najmłodszym mieszkańcom miasta według opublikowanego zestawienia doskwierają różnego rodzaju dolegliwości, ale najwięcej osób dotkniętych jest alergiami. Na drugim miejscu znalazły się zniekształcenia kręgosłupa, a na kolejnym wady wzroku. Pierwszą piątkę schorzeń u dzieci i młodzieży przed 18 rokiem życia zamykają otyłość i różnego rodzaju wady rozwojowe, wśród których prym wiodą schorzenia układu krążenia. U dorosłych Suwałczan dominują dolegliwości krążeniowe, wśród których prym wiedzie choroba nadciśnieniowa. Tuż za nią są schorzenia układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej. Kolejne najczęstsze problemy zdrowotne to kłopoty z układem trawiennym, choroby tarczycy i cukrzyca. Bardzo niepokojąco wygląda statystyka wykrywalności chorób nowotworowych. W 2020 roku wykryto je u 184 Suwałczan. Rok później już u 324. Tu jednak pod uwagę należy wziąć pandemię. Po lockdownie w 2020 roku do specjalistów pacjenci trafiali z opóźnieniem i mógł tutaj nastąpić rodzaj kumulacji. W mieście w minionym roku realizowano 3 programy zdrowotne. Z Suwalskiej Akademii Rodzenia skorzystało 55 ciężarnych kobiet, ze szczepień przeciwko grypie, które miasto opłaciło seniorom po 65 roku życia, 1305 osób, a bon na szczepienie przeciwko HPV wykorzystało zaledwie 37 osób.